Pasowanie na ucznia to moment, na który czeka zapewne nie jeden pierwszoklasista. Wydarzenie to jest już tradycją we wszystkich szkołach gminy Jasienica Rosielna. Kilkudziesięciu pierwszaków z zespołu szkół w Bliznem 29 października stało się pełnoprawnymi uczniami. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona pierwszoklasistom, których przyjmowaliśmy jako nowych członków do społeczności szkolnej. Mamy w tym roku 3 oddziały. Cieszę się, że mimo niżu demograficznego w naszej szkole mamy coraz więcej uczniów i mamy już po 3 oddziały. 3 oddziały pierwszych klas i drugich. Myślę, że w następnym roku będzie również 3 oddziały. Cieszę się, że mamy tylu uczniów i jak Państwoście widzieli, zdolnych, którzy bardzo chętnie biorą udział w przedstawieniu. No i jestem z nich bardzo dumna. Bardzo się cieszymy jako samorząd, że we wszystkich szkołach odbyły się pasowania na uczniów. Właśnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, to jest ta tutaj szkoła, zespół szkół Blizne, kiedy to pasowanie już jest tą kolejną szkołą i tutaj bardzo licznie, mamy właśnie 3 oddziały, bardzo licznie ci uczniowie dzisiaj brali udział w tym pasowaniu. No i jest to uroczystość bardzo wzruszająca, zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. No, cieszymy się, że weszli w to środowisko szkolne już tak ostatecznie dzisiaj. Bardzo gratuluję tutaj władzom szkoły, pani dyrektor, za przygotowanie tej uroczystości i za taki liczny udział rodziców i zaangażowanie. Także jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszych tych małych pociech i życzymy im wszystkiego najlepszego. Dużo sukcesów i dobrego poczucia się właśnie w tej szkole, w tym środowisku. Gratulujemy świeżo pasowanym pierwszoklasistom i życzymy samych szóstek.